Witamy serdecznie grupę wycieczkowiczów z Ełku w Kownie, z gimnazjum numer 2. Pomachajcie! Pomachajcie tutaj wszystkim. I jak wam się podoba Kowno? Ładnie, nie? Bardzo super. A przyjechaliście tutaj i w programie wycieczki jest co? Kasper, powiedz coś na filmie. Co jest w programie wycieczki? Zivi. Mecz? Jaki mecz? Śnieg. Śnieg? A u was na Ełku jest też śnieg? Grejewo. Nie, u nas to... Grejewo! U nas taka bieda, że nawet śniegu nie ma. A wy śnieg. A potrzebny jest Grejewa. A kto jest przewodnikiem na tej wycieczce? Pan Michał Skrzypek, tak. Panie Michale, który to już wyjazd do Kowna? To pan jest pomysłodawcą takich wypadów. Euroliga, basket, no przecież Litwa, Kowno to serce koszykówki w Europie, prawda? Tak. A najsłynniejszy gracz tutaj z tych stąd, to kto? No. Drugi Michael Jordan, jak się nazywa? Sabonis. No oczywiście. A spotkamy go tam na Żarglisie? Jest na każdym meczu. Tak? Tak. No to... Widać go, bo siedzi w swojej... Ale on podejdzie do mnie, bo to jest mój kolega. Mam z nim zdjęcie z jego synem na Mistrzostwach Europy. Zivi, gdyby każdy twój kolega miał do ciebie podchodzić, to byś ani kroku nie zrobił. Dokładnie. No ale w programie oprócz meczu też widzę, że tutaj pan pokazuje uroki Kowna. Oni dzieci coś zobaczą, bo nie wiadomo, kiedy następnym razem przyjadą, czy w ogóle przyjadą. A tak, teraz to chcą jak najszybciej do galerii. Ale za 5-10 lat będą się cieszyć, że tutaj byli. Piękne miejsce, urokliwe na wszystkich. Nazywał ten znany też z tego, co też grał w tym. Sabonis, a ten rozgrywający, ten Marcelonis. Marcelonis. To są dwie szkoły koszykarskie tutaj i ja. Ja uważam, że Marcin Gorda powinien też taką szkołę zrobić w Polsce. A chociaż wiecie, jak ta rzeka się nazywa? River. Jak? River. To się nazywa River. To jest rzeka River. Jesteś z Grajewa. Ty jesteś z Grajewa. Wolga? Nie. Wolga. Wisła. Kaunas, Kowno, Litwa, Lietuwa. Pozdrowienia.